Vuosca Academia Culinarna, carbonara ale terrasen risotto, popierce, podgarbo, guanciale, tonies bocek, viglonda podobne, zmakuje nace, kroime jeden plastre i potem kroime paluszki. Dajemy do zimna patelnia, niska temperatura i czekamy. Między czas przygotujemy masa żółtka, ser pecorino romano i pieprz i formujemy taki ładna masa jednolite. Między tego czas nasze guanciale już jest gotowe i krupiące. Zdejmujemy i używamy ten tłust do rondelka, gdzie dajemy ryż, ja używam ryżu gallo carnaroli i wywar. I czekamy, gotujemy 18 minut. Kiedy jest gotowe, zdejmujemy do ogień, dajemy nasza masa i mieszamy bardzo dobrze. I to tylko musimy włożyć do talerza. I na górze nasze krupiące guanciale. Smacznego, jest pyszne i moje. A przepraszam, zapomniałem ryż. O, przepraszam, zapomniałem dobre włoskie wina.